Dzień dobry, witam was ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie najemnikiem w Jagged Alliance 2. Dziś w programie będziemy zdobywać ten kolejny sektor. Zobaczcie, mam 100% lojalności w tym Drasen w tym momencie, ale jednak kopalnia nie działa na 100%, ponieważ no, nie mamy jeszcze jednego sektora, więc trzeba go zdobyć. Ale żeby nie tracić czasu, to musimy tego czasu troszkę zmarnować. To znaczy ta lojalność nie spadnie przez kolejne prawdopodobnie 4 dni. No ale możemy sobie na to pozwolić, żeby na pewno i upewnić się, raz poczekać, aż ta lojalność na moment spadnie, ponieważ jak i tak ze 100% zdobędziemy ten sektor, nawet nie ze 100%, tylko z mniejszych procent zdobędziemy kolejny sektor, to znowu nam wzrośnie do 100%. Więc jeszcze sobie sprawdzimy nawet po ilu dniach. Więc mamy 46 dzień 14. 46 dzień 14. Irę przeniesiemy do oddziału drugiego na wszelki wypadek. A ja sobie po prostu normalnie, zwyczajnie poczekam tutaj. No i zobaczymy, kiedy nam spadnie. I jeszcze raz, 46 dzień 14. Żeby się na pewno upewnić. 46 dzień 14. No i to musimy po prostu przeczekać. Pieniążki nam lecą elegancko. Nic nie robimy, a pieniądze lecą. 46 dzień. Bo ta lojalność na pewno zacznie nam spadać, jak nic nie będziemy kompletnie robić. Cały jeden dzień przetrzymaliśmy i cały czas dalej mamy 100%. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że po 4 dniach, a nie szybciej. No, mija drugi dzień do 14, a jednak. Zobaczcie, przez półtora dnia już nam poparcie spadło. I to spada nam wszędzie, także półtora dnia no nie jest za fajnie. Ale no, musimy z tym żyć. Na początku chcieliśmy wyexpić postać, można było 5 dni się obijać, to teraz półtora dnia tylko. Także widzę, że będzie to trzeba tą grę zrobić na prędce. No ale my tak to spróbujemy zrobić. No więc lecimy tutaj do tego sektora, zapiszemy sobie grę. Pieniążków troszkę przybyło. Zobaczymy, czy ta sztuka nam wyjdzie, żeby zdobyć ten sektor bez straty ani kawałeczka życia. No więc lecimy sobie pod te tutaj drzewka. Postaramy się w najlepszej sytuacji było, jakby oni nam tutaj przychodzili i nie mogli przejść przez siatkę, a my byśmy do nich strzelali za drzewami. Zobaczymy, czy tak to nam wyjdzie. Tak to sobie zaplanowałem. Jeszcze sobie naładuję broń do końca, żeby potem nie tracić na to zbędnych punktów akcji. Ścieżka zablokowana dla jazdy. No dobra. No to podejdźmy może tutaj pod klatkę. Pierwszego. Jest trafiony raz. I trafione dwa zabity. Jednego mamy z głowy. No i teraz oni będą się powoli do nas tutaj przemieszczać. Więc my sobie wybierzemy lepsze miejsce, to znaczy na przykład tu. Teraz się przekręcimy w tą stronę. Obniżymy swoją pozycję i prawdopodobnie będziemy trochę na nich czekać. No ale na pewno oni tu przyjdą do nas. Także chwilę na nich trzeba poczekać w dogodnym miejscu. No, chyba, żeby po prostu powoli będę się do nich zbliżać, może dookoła. Raczej powinni próbować mnie gonić. Tak gra ma zaplanowane. Tak jest, już go tutaj widzę. No więc lecimy z nim. Elegancko trafiony, zabity. Także gra znowu wie, że już jesteśmy w tym miejscu. No i powoli. Powinni tutaj do nas napływać. Nie ma ich za wiele, ale około 10 to myślę, że tutaj na lotnisku w Drasen jest, bo to jest jednak bardzo ważne i wartościowe miejsce. Dobra, jesteśmy tutaj w tych
Jeśli jesteśmy w takich tutaj zaroślach, to nas mniej widać. I wtedy my widzimy dalej. To znaczy my widzimy normalnie, ale oni muszą podejść do nas bliżej, żeby nas zobaczyć. Także najlepiej jest, gdy jesteśmy sobie w takich zaroślach, o, no wtedy on nas po prostu nie widzi. Nie chce się poddawać. Standing by. Tylko jeszcze się przekręcę tutaj, o. I prawdopodobnie zaraz ktoś się wyłoni. Standing by. Target in sight. No i musimy go spróbować trafić, mamy go. I on się boi, ponieważ nie wie, gdzie my jesteśmy za bardzo. Damn. O, już nas widzi, ale my go widzimy lepiej. Jest ten critical. Co żeśmy go przed chwilą trafili? No pyk. Dobrze. Niestety, myślałem, że za drugim razem też mi się uda trafić. Ale jednak nie. Do piachu. Nawet początki są może nudne, ale myślę, że najciekawsze, bo fajnie się rozpoczyna tą grę. No, w końcu będzie musiał zaakceptować fakt, że trzeba będzie się wychylić. Target in sight. Dobra, już tam mamy trzech. Już to wiemy, że mamy trzech. Damn. Dobrze, że się nie zniżył do końca. Już mamy czterech, pięciu. Albo sześciu nawet. Standing by. Dobra. Tego trafiamy i zabijamy. Trzeba zawsze sobie znaleźć najlepsze miejsce, nie? Żeby z dobrego miejsca strzelać, a oni nie mogli. Damn. Dobra. Standing by. Jak tego widać, no to czemu by go nie strzelić? Dobra. Na razie mamy full życia, także idzie jak spłatka. Standing by. Może ja to w tym momencie zapiszę. Ponieważ zawsze ewentualnie mogę odbiec z tego miejsca. Dobra. Zabity. Zlikwidowany, czy tam po prostu... Gra komputerowa inaczej go narysowała z takim czerwonym kolorem leżącego. Poprawność polityczna, nie? A propos, no dzisiaj ten chór Aleksandrowa niestety zginął w tym wypadku. Bardzo przykra sprawa. No to my byśmy troszkę tutaj podeszli. Standing by. I spróbowali trafić. Ale on trafił w nas. Ale tylko trzy. To się staramy nie przejmować. Standing by. No więc my trafimy w niego. O, pięknie. Już nam ten nie przeszkadza. Ale ten nam przeszkadza trochę. Zdobyliśmy punkt. Kolejny, już mamy 88 strzeleckich. Standing by. Więc za drzewko. Damn. No ja bym się chciał jeszcze przekręcić, ale widzę, że nie da. Tego spróbujemy trafić. Damn. No, dobrze. Target dispatched. Damn. Kolejnego widzimy. Standing by. Standing by. Ciup. I niestety nie trafiony. Standing by. Dobra. Alright. No jak uważacie, że to był tam zamach, czy jednak stado ptaków? Nie wiadomo. Ale by było, nie? No konsekwencje duże, powiem wam. Założone szwy. Konsekwencje polityczne oczywiście. Dobrze, teraz chyba musimy znaleźć tylko jeszcze jednego albo dwóch, nie? Tego bierzemy raz. I niestety. Au. 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 Dobra. Standing by. No, traf. Dobra. Teraz trafimy. Standing by. Na bank.
Nie? No. No ziomie. Standing by. Dawaj. Bardzo dobrze. Jeszcze jest czterech. Raz, dwa, trzy, czterech. Jeszcze zostało czterech. Might be worth a look. Understood. What's there? Może ja to zapiszę. Bo idzie dosyć dobrze. We have some inconveniences to dispose of. Tutaj. Might be worth a look. No niestety nie trafił tym ostatnim strzałem. Hostiles. O, tutaj jest. To oczywiście teraz z niego będziemy musieli strzelnąć. No ale on się wystawił za bardzo. Więc dostanie w głowę. I to za pierwszym razem. Wziął i padł. No dobra. Ten się schował za drzewo. Za drzewko ja nie trafię. A jednak. Udało się. No more ammo. Nie ma amunicji. Standing by. Zostało jeszcze dwóch. Znowu sobie zapiszemy grę. No i lecimy po kolejnych dwóch. Gotcha. What's there? Którzy są prawdopodobnie tu blisko. Tak jest. Dobra, więc możemy się położyć. Trafiony ziom i zatopiony. Nie? Comes with the territory. O, i to jest ostatni, bardzo dobrze. Fajnie się ustawił, może akurat przejdzie na wylot. Nie? O, dobra. I został ostatni. I zdobyliśmy drasę. Piękna sprawa. Spróbujemy w głowę, nie? Czemu nie? No traf. Szkoda. No nie trafiłem. Szkoda, że się bawiłem. No ale teraz w głowę na pewno już trafię. Dobrze. Jeszcze gdzieś jeden jest? Standing by. They probably haven't strayed too far. Jeszcze jest jeden. Może gdzieś tu. Understood. We have some inconveniences to dispose of. Widzę pana, proszę pana. O, no i koniec. Target dispatch. Tak jest. To jest wszystko w tym terenie. I 89 strzeleckich już posiadamy. Widzicie, 4 punkciki wpadły na samym początku rozgrywki. Potem oczywiście będzie ciężej, ale teraz jestem mocno zadowolony. No i teraz ten tutaj ziom, który jest to Pablo. No i ten Pablo nas oszukuje. I można albo go zlikwidować. Personally, I don't care. Ble, ble, ble. A lot of people rely. I got a one of those mercs we could do much better without. Tak. Możemy go albo zlikwidować i to prawdopodobnie zrobimy, ponieważ na niego miejsce przyjdzie kolejny fajniejszy typ, który nie będzie nas okradał. A ten ziom nas okrada. Tylko nie wiem, czy my możemy do niego strzelić w tym momencie, czy później. E-mail nam przyszedł z Bobby Ray's. Dziękuję za wizytę w naszej stronie. Zobaczymy, mamy 100% lojalności. No musimy niestety to zrobić, także ludzie o słabych nerwach, sorry. Ale on nas okrada i tak gra jest skonstruowana, że na jego miejsce przychodzi już dobry ziom. Albo można go przekupić, no ale ja nie będę mu płacić pieniędzy. Karamba, prawda, 100%, także nikt się tym nie przejął, widzę. Z tego lista historii została zaktualizowana. Mamy od niego jeszcze kasę w dodatku. Tutaj będą nam przychodzić rzeczy z Bobby Ray's, czyli ze sklepu internetowego. Zaraz na jego miejsce pojawi się kolejny tutaj facetik. I znowu szkolimy samoobronę. Train Militia, proszę bardzo. Zapisujemy grę. Teraz tutaj pani Ira. Niech przyjdzie i mnie bardzo interesi, ile 6400 niestety. W grze, w której testowałem poprzednio, było 8000 i to było dużo, dużo fajniej. Manuel, tymczasem. No weźmy wam tymczasem, pokażmy. No oczywiście ona tutaj przychodzi i... Wiesz o tym, że mam inne rzeczy do roboty? Tak, wiem. Ale jednak zostaliśmy zaatakowani z Drasem. Well, your highness, tak, wasza wielkość.
Co zrobili? Co wygrali? I ona go tak bije ładnie. Yes, your highness. I made it, let's do something already. No więc ona niech też szkoli nam militię, czyli samoobronę. I popatrzmy, jak to wygląda, więc może sobie to zrobimy auto, żeby już ewentualnie coś było. No i teraz naszą jedyną rzeczą, którą będziemy musieli robić, to bronić to miasto i co jakiś czas zabić jakieś jedne oddziały, żeby było, że coś robimy w tej grze, prawda? Żeby nam poparcie nie spadało, a pieniążki, żeby cały czas przychodziły. Także musimy chodzić raz na kiedy po planszy i coś tam zabić. I z tego drasem będziemy na razie dropić pieniądze potrzebne do późniejszych po prostu zakupów. I'm learning. I'm all done. I on znowu all done jest. I jeszcze dokończymy tu samoobronę. I miejmy nadzieję, że zaraz coś nas zaatakuje. Byłoby to wręcz skazane. Dobrze, jest, są gotowi. Nie można szkolić. I w tym momencie trzeba zapisać gierę. I teraz tak, no trzeba troszkę poczekać, aż lekko poparcie chyba spadnie. Delikatnie. Ale można by sobie odkryć troszkę terenu, więc zrobimy tak, że mój Yasuo pójdzie tak, tak i tak. Understood. A ta Ireczka, niech ona sobie pójdzie tak, tak i tak. I'm on it. Tylko przed tą podróżą jeszcze raz zapiszmy grę, ponieważ zawsze mogą nas zaatakować dzikie koty, a w pojedynkę tego nie chcemy na pewno. Także oni niech nam troszkę planszy podkrywają tutaj. O, jestem śpiąca. I made it. No to niech, jak ona jest śpiąca, niech sobie idzie spać. A on tu niech jeszcze podąża. Widzę, że też jest śpiący. Więc niech śpi, ale zaraz nam poparcie zacznie spadać, także nie za dobrze by było. Także niech on się szybko wyśpi. I może wystarczy ci tyle, panie Yasuo. I proszę tu odkryć trochę terenu. A ta Ira, no też mogłaby już powoli zacząć chodzić. Dobra. Tu blisko możemy zaraz spotkać... No w zasadzie to może dobrze, że tak się zdarzyło. Idziemy do sektora, 6 jest ich tylko, więc spróbujemy ich tutaj elegancko wybić jak kaczki. Dziób. I ja sobie zejdę niżej. Jeszcze trochę magazynka nam zostało, także nie ma spraweczki. No i gdzieś ich tu musimy wyczaić. To zrobię zapiszę grę i po prostu... Chciałem powiedzieć, przelecę na szybko, ale na szczęście nie trzeba było takiej konieczności wprowadzać w życie. Dobra. Standing by. Ja się oczywiście tu schowam za drzewkami i się przekręcę. I oni mnie teraz nie widzą, więc muszą podejść jak Standing chcą. By. Ewentualnie. Mamy przerwanie. Strzelamy w torso. No, nie trafiliśmy? Damn. Ale widzimy tego. I ten jest tutaj na odległość elegancko głowy. Zobaczymy, czy trafimy. Niestety. O, jak się pięknie nam wystawił. No, drogi panie. Nie, nie za dobrze to zrobiłeś. Jak tylko tych zabijemy, 6, to potem wam zrobię delikatną przerwę. I zaczniemy już normalną zabawę, to znaczy potem poczekamy, aż ta kasa nam przyjdzie z tych naszych kopalni i zaczniemy wynajmować. O, jak on spudłował strasznie. Standing by. Need a better vantage point. No, trafisz w głowę? Nie trafisz przecież.
Ale ten nas bije. Target in sight. Standing by. Traf w głowę, traf w głowę, traf. Nie traf. Czyli stamtąd się po prostu nie da jakoś tak. Trzeba poczekać, aż on trochę zmieni pozycję, ale on nie będzie chciał zmieniać pozycji z tego co widzę. Standing by. Aha. Czyli stąd, z tej pozycji to my nic nie zrobimy, ani nie trafią oni mnie, ani ja ich. Więc można by tutaj trochę tą pozycję zmienić. Standing by. Na przykład na tą. Dobra, zobaczymy. Standing by. Czy będzie to dobre? Damn. Standing by. No chyba nie trafię, prawda? Na pewno, że nie. Standing by. Ale teraz już powinienem trafić. Tak jest. Standing by. To ja też się położę. Jak ty się położyłeś, to ja też. Standing by. No tu tego nie chcemy, on musi do nas podejść. No i podszedł. O, go elegancko. It gets the job done. To załatwia sprawę. They probably haven't strayed too far. Wyczaić jeszcze kolejnych. Ile ich tam zostało? Trzech, prawda? Czterech. Understood. No, my sobie przejdziemy się kawałek dalej. Zmienimy pozycję. Understood. We have some inconveniences. No i widzę tutaj, a ja jestem wystawiony trochę. Standing by. No ale może trafimy od razu. Dobrze. Zostało trzech. Target dispatched. Standing by. No zapiszemy w tym momencie grę. Standing by. They probably haven't strayed too far. Might be worth a look. Bawienia się takiego, żeby. We have some inconveniences to dispose of. Pospędzać miło. Czas. Alright, I do what I can. O, już mamy 90 strzeleckich. Standing by. I proszę pana, pan też nie żyje. Alright, that's no it for targets. I oni nam zostawiają różne sprzęty, które potem oczywiście można sprzedawać. No i w tym momencie jeszcze sobie tutaj przejdę. O, understood. W ten sposób zapisując wcześniej, bo to trzeba o tym pamiętać często. No ale ona musi się wycofać z sektora. Ona sama to nic nie zrobi, ta Ira biedna. I made it. Ma 55 strzeleckich, także nawet z tej swojej barakudy. Co ona ma nawet? Nie wiem. To nie jest barakuda, tylko jakiś special 38. To na pewno tego, z tego nie trafi. I'm on it. No więc niech sobie wraca do bazy. Początkowy. Ale to też nie jest dobrze, więc zróbmy to tak. Go to sector. Go to sector z tej strony. A opuścimy go w tą stronę. Tak można to zrobić. No i on potem idzie w tą mańkę. Made it intact. Bardzo dobrze. I teraz, żeby jeszcze kawałek mapy odkryć, zrobimy to tak, tak. I już. Hitting the wall here. Będziemy bezpieczni w swoim lotnisku. Na swoim lotnisku. Made it intact. Dobrze, i teraz Yasu idzie spać i Ira również. I myślę, że tutaj możemy znowu zakończyć rozgrywkę jak na dzisiaj. Zdobyliśmy Drasen, obroniliśmy je trochę. Znowu mamy 100%. No i nam przynosi dochody. W tym momencie jest już 43 tysiące. No i wzrasta. No i tak będziemy się tutaj na razie bawić. Także wam pokażę. Następny odcinek będzie wtedy, jak już sobie zarobię troszkę pieniędzy początkowych, żeby móc sobie powydawać jak burżuj. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, pa.